O, poczekaliśmy sobie prawie 24 godziny. I dzwoni Reed, co nie? Po melanżu dzwoni Reed. Proszę Ej, państwa. Rozpoznanie za nami. Spotkajmy się u Alex, jak tylko będziesz gotowa. No i gitara. Jasne. Bez tutaj. Obliczenia. Tutaj właśnie, o tutaj na tym trawniku czekałem właśnie jak. Czekałem właśnie na tym trawniku, jak Reed do mnie zadzwoni. 24 godziny na niego czekałem. No, bo tak jak przypominam, byłem na melanżu, było fajnie. Mało brakowało, bym zrobił totalną rozwałkę, ale było fantastycznie, graliśmy sobie w ruletkę. Było fenomenalnie, co nie? Było fenomenalnie. Ten nowy rekrut. Ale pytasz oficjalnie czy nie? Dobra, udaj się do kryjówki Alex. To gdzieś tutaj. No i teraz rozpoczynamy dalszą misję, co nie tam. Generalnie co nam się wydarzyło na tym melanżu, tak wkrótce przypomnienie, oprócz tego, że dużo było pite, była gra ruletka, ukradliśmy tożsamość dwóm osobom, to jeszcze tak, poznaliśmy tego całego Hansa, króla tego całego, tej dzielnicy, Down Dog, czy jak ona się nazywała, już zapomniałem nazwę, co nie, poznaliśmy jego, poznaliśmy, spotkaliśmy tą całą Soundbridge naszą, która okazała się, że ma jakiś sposób, który może nas teoretycznie uratować. No i ona nas skręciła jakby w kolejny plan. O, jest nasza pomarańczowa torpeda. Skręciła jakby w nasz plan. Plan tutaj totalnego... totalnej władzy. Co ma na myśli plan? No wiadomo, że wkręciła nas w plan, który ma na celu dostanie się do tego artefaktu, który powoduje, że może nas uratować, który ma oszukać... Ona niby chce oszukać Hansa, żeby... jakby, żeby zdobyć właśnie ten artefakt, który może ją i przy okazji mnie uratować. Bo ten artefakt, czy co to tam ona chce zdobyć, to powoduje, że może nas uratować. No i generalnie, no gruba akcja jest, gruba akcja jest, gruba akcja jest. No i lecimy, co nie? Odczekaliśmy sobie, tutaj gdzieś kryjówka jest Alex, to idziemy. Fajna kryjówka, jakaś przyjazna taka bardzo się wydaje. Czy oni mnie zaczną szczelać? Tu wydaje się, że właśnie zgubiliśmy. Chyba tędy trzeba pójść. Tak mi się wydaje. Chyba tędy jest droga. A, no tak, bo tam jest pubiks, pamiętam. O kurwa, ja nie przejadę, no to patrz. Dobra, naucz się chodzić. Dobra, halo! Kto tutaj tak nie umie jeździć? Naucz się chodzić po chodniku! Parking! Jaka walka znowu? Jaka walka? Ja nie mam czasu na takie pierdoły. Kto śmie ze mną walczyć? Ej, zrób mi przysługę. Upsik! Sam do siebie strzelił. Dobra, kończymy tego dobrego. O, pub zamknęli. To strzela! O bogowie, ile was tutaj narąbało, no? Już? Jeszcze ktoś? Raportujcie każdą podejrzaną aktywność. Jeszcze ktoś? Ty tam na górze widzę cię. Odpuszczasz? Tak będzie, odpuszczasz czy jak? Czy mam do ciebie przyjść? No? Nie mogę przez ciebie zacząć misję. Halo, halo! Halo, halo! No, spokój! Halo! No, nareszcie. Co jest? Uff, ale rozjuszyłem się. Siema! Co ty tak zachowujesz się? Tam macie na stanie? Jakbyś, nie wiem, zobaczył ducha? Mówisz? No dobra, ona ma drinki w końcu. Co, jakbyś ducha zobaczył? Nie wiem o co chodzi. Dobra! Idziemy do kryjóweczki. Ale mały zadymka z samego porana. No i mamy to. Pyk! Jedziemy do kotłowni. A co, Dragon Dax, chcesz wysłać 10 tysięcy? Że tak mówiłeś o tym, że jakby wyślesz, to zagram? Pamiętam, ale to zupełnie inna sprawa. V, jesteś. Jestem! Najwyższa pora. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu. Dobra, opowiadaj. Odbudowaliście zaufanie? Zaufanie odbudowane?
Na razie przypomina mi to wszystko kilka sytuacji z przeszłości. A zwłaszcza jedną. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. Pierwsza misja. Ale mniejsza o to. Stare dzieje. A my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o Kolumbii, bo tak się składa, że mamy mnóstwo czasu. Opowiedz mi o tej akcji w Medellin. O co tam chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju. Sprzedawał mu kradziony korporacyjne. FIA zajmuje się takimi rzeczami? A nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Aż tak nam się chyba nie śpieszy. A może dowiem się o Songbird czegoś, co przyda nam się później? No dobrze. Historia jest taka. Nasz klient to Luis Hernandez. Waga ciężka w handlu bronią. Chcemy podstawić kogoś z naszych do jego organizacji, no i Alex przyjmuje tożsamość inżyniera z bliskiego otoczenia Hernandeza. Wchodzi na spotkanie i pierwsze co widzi to dziewczyna Luisa, modelka w bikini, która bierze na spacer jego Dobermana. On lubił tani przepych za duże pieniądze. No, co dalej? Alex nie wie, że Songbird, która zbierała dane do tego zadania, dowiedziała się wszystkiego poza jednym. Facet z jej legendy bał się psów. Panicznie. Wiesz, zimny pot, trzęsące się ręce, mokre spodnie. Dziewczyna z psem podchodzi do Alex. Doberman obwąchuje jej nogę. Ona klepie go po pysku i mówi: dobry pyszczek. Podchodzi do stołu, odsuwa sobie krzesło. Zanim usiadła, miała 3 lufy pistoletów wycelowane w siebie. 2 w głowę, 1 w nerki. Co zrobiłaś? Co wtedy zrobiłaś? To, co może zrobić człowiek z rękami związanymi za plecami i śmierdzącym workiem na głowie, kiedy słyszy rozkładaną pałkę teleskopową. Dużo kłamałam. Lewa stopa do dzisiaj strzyka na zmianę pogody. Dobra. Wracajmy do Night City. Mamy nowego klienta do obsłużenia. Gruba akcja, co nie? No ale dobrze, że dowiedzieliśmy się fajnej historyjki. No, ale coś, no cóż, że jak powiem, fabuła sama się nie zrobi. Że ta kradzież tożsamości w robienie Hansa sama się nie zrobi. Trzeba działać. Wezmę. Wezmę. Nie wezmę. Nie nacisnę. A kusiło troszkę. Rozpracowaliśmy materiały z chipu od Sami. Dała nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej. Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby naprawić błędy przeszłości. Reed, kurwa. Odpuść sobie, co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc. I teraz płaci za to cenę. V, tu są szczegóły misji. Alex ma rację. Alex ma rację. Jeżeli ktoś tu jest winny, to Myers, a nie ty. Jedno nie wyklucza drugiego. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo... Bo na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers, dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Okej. Okay. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Co wiemy o tej matrycy? Matryca neuralna. Ile wiemy o tym techu? Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Cynosure, wspólnej operacji Militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Soulkillera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej zza Blackwalla. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Okej. To jaki jest plan?
Pretekstem do przejęcia i Matrycy, i Songbird jest spotkanie z parą trenerów. Ich już poznałaś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbird otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Co wiemy o bliźniakach? Eimerick i Aurora Cassel. Wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Songbird przygotowała nam pełne dosie. W dużym skrócie to para trenerów, która zaczynała w Militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej... Jasne. Widać było, że lubią pieniądze. Oj, lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z Hansenem. Szykuje się porwanie. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. I to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie. Wi, to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowie ci Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. Jaka jest twoja rola? Jaka jest twoja rola, Reed? Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. No to czas na ostatni punkt. Spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz, pracując razem z Sami. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbird. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. Poradzisz sobie sama? Poradzisz sobie sama z Hansenem i jego ludźmi? Umiem coś więcej niż tylko się przebierać, wiesz? Element zaskoczenia będzie po mojej stronie. Ale to miło, że się martwisz. O, czyli do tego mamy jeszcze zabić Hansena. To rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nim. No nieźle. A Songbird? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. Co dokładnie powiedziałeś, Myers? Co dokładnie powiedziałeś, Myers? Powiedziałem jej, że Somi jest w rękach człowieka, który zorganizował na nią zamach. I tyle? Na razie tyle. Jaki jest cel misji? Przypomnij mi główny cel akcji. Odbijamy Songbird z rąk Hansena. I kradniemy tych, który ma uratować. No dobra, w sumie to wiedziałem. A lubię się drażnić. Zrobimy to używając kradzionych osobowości na... Bla, wiemy. Powtórz, co robimy teraz? Jaki jest nasz pierwszy krok? Ty zajmujesz się namierzeniem samochodu Netrunnerów. Alex powie ci, jak to zrobić. My organizujemy waszą legendę, czyli kradzione osobowości. No nieźle, tak jakbym debilem był i nic nie zrozumiał. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. Do roboty, lecimy z tym. To co? Czas pogadać o przejęciu Netrunnerów. Jasne, zaraz ci wszystko wyłożę. Dobra, easy peasy, coś czuję. Łatwa robota. Co to, co ta misja znaczy dla Reeda? Znasz Reeda znacznie lepiej niż ja. Co on próbuje zrobić? Wykonać misję? Uratować Somi? Wydaje mu się, że jest za nią odpowiedzialny. On myśli, że jest odpowiedzialny za nas wszystkich. Za ciebie pewnie też. Reed w taki sposób oswaja rzeczywistość. Różnie na tym wychodzi. Okej. Okay. A Somi? Z nią zawsze jest to samo. Wpierdoli się w jakieś gówno. I o dziwo dobrze na tym wychodzi. Myers nie wie o tej operacji. Myers nie zna szczegółów tej misji. I ich nie pozna. Prawda? Prawda. Czyli jak się uda i dostarczymy jej Hansena, poklepie nas po plecach. Ale jak coś się spierdoli, to mamy przesrane.
Zgadza się. Witamy w kontrwywiadzie. Co o tym wszystkim myślisz? Co o tym wszystkim myślisz, Alex? Tak szczerze. Szczerze? Zastanawiam się, czemu żadne z nas nie wróciło do Waszyngtonu. Ani ja, ani Reed. On był uśpiony. Ty miałaś misję w Dogtown. Nie oszukujmy się. Gdybyśmy wrócili mimo rozkazu, skończyłoby się najwyżej na opierdolu od jakiegoś biurokraty. Chyba czekaliśmy, aż stanie się coś takiego jak ten samolot. Co nie? To pewnie robi z nas parę pierdolonych hipokrytów. Przejęcie netranerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przyjmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacyfika Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Jak dokładnie działają te stacje? Namierzają określone ID samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je zhakujesz, netrunnerów będziemy mieć na widelcu. Jedna stacja może nie wystarczyć. Nie chcę się wierzyć, że przejęcie jednej stacji wystarczy. Ta firma to amatorzy. Sprawdzę, czy mogę zdobyć więcej informacji. A jak coś, to będziemy improwizować. Okej. Okay. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. A jak coś pójdzie nie tak, to będę w ich bagażniku. Dostajesz odpowiedzialne zadanie. Nie martw się. Ten sprzęt działa. A poza tym będziemy cię obstawiać. No dobra. Brzmi prosto. Swoją drogą. O, właśnie, mam inwestycje tutaj do zrobienia. Czy ja chcę wziąć opanowanie? Gwarancja obrażeń krytycznych przez strzała w głowę. Do obrażeń jest wprost proporcjonalny do dystansu, z jakiego strzelasz. Nie wiem, czy lepiej pójść w... co chciałem już wcześniej, pójść w budowę ciała? Nie, ładunek przedmiotu leczącego? To nie chciałem, bo to jest maksymalne zdrowie, to na jak spoko jest. Poziom wytrzymałości, szybko strzelanie wzrasta. Patrzę, co to jest. 15 odrzutu broni przy niskim poziomie wytrzymałości. No takie... O, tak wygląda. Odblokuje umiejętność egzekucji przeciwniku natychmiastowego zlikwidowanego i rozczłonkowania. Egzekucja. Redukcja spowolnienia ruchu podczas przeskakiwania. Nieźle, co nie? Spadek wytrzymałości poniżej 33 daje... To jakby się wytrzymałość. Dawaj, sadysta jest dobry. Co? Sadysta? No ale to musielibyśmy mocno tu pójść. A ja chciałem chyba pójść tutaj, żeby mieć więcej wszczepów. Chyba chciałem pójść. Bo patrzcie, tutaj mamy więcej wszczepów możemy mieć. To mi się podobało właśnie. No, to pójdziemy. To chciałem pójść, już pamiętam. Bo tu odblokujemy, widzicie, tempa ładowania, raz, że mam, patrzcie, 8 tempa ładowania przedmiotu leczącego, a tu jest tak. 10 dodatkowych statystyk wszczepu. No. Tempo ładowania przedmiotu leczącego granatów. No to jest mega fajne. Leczący zyskuje jeden ładunek, to jest też mega fajne. No tu drugi poziom to jest zainstalowanie wszczepu skóry szkielu we wszystkich wolnych miejscach na wszczepu tego 5 otrzymywanych obrażeń. Kosztów wszczepu, no to jest fajne, że więcej wszczepów możemy być, a wszczepy są super wizowie, więc sami rozumiecie. Ładowanie granatów, ten ustawiony sprzęt leczący w trakcie walki. Jeden maksymalny liczba ładunków granatów, a tu jest zlikwidowanie przeciwnika, kiedy nie masz już ładunków przedmiotów leczących, a poziom twojego zdrowia wynosi mniej niż 25, natychmiast przywraca 100% ładunku przedmiotu leczącego. Światełko w tunelu. To mogłoby się przydać. Bardzo chaotyczne takie, ale mogłoby się przydać. Dobra. Co tu jeszcze mamy? O, wszczepy. Skóry szkieletu. Kosztu. No koszt tak średnio ogólnie. Tak średnio. A co mamy? Ładowanie przedmiotów leczących, eksplozji granatów. Poruszanie się. A to jest bardziej pod granaty. Co nie, to aktywacja systemu operacyjnego Bexerka, Sandevika lub trybu anabiozy cyberbiegu inicjuje także ładowanie potężnego impulsu elektromagnetycznego. No a to co mamy? 20 tempo ładowania broni tech, a to są jakieś specjalne błonie. Dobra, to nie, ale tu jest fajne, 10 dodatkowych statystyk wszczepów. No to są fajne rzeczy, co nie, że możemy, i to jest fajne, bo możemy dużo wszczepów mieć.
Wszyscy wiedzą, że to jest posiadanie dużej ilości wszczepów jest super. Dobra, weźmy to. Wszczep skóryszkę we wszystkich wolnych miejscach na wszczepy tego typu daje minus 5 otrzymanych obrażeń. Fajnie. 4 do limitu kosztów wszczepu za każdy atrybut w wysokości 9 i wyższej. Punkty limitu kosztu szczepów. 4 punkty limitu kosztów. 25 znaleziono komendę do wytwarzania. Każdy wszczep zyskuje jedną dodatkową statystykę. O, to jest fajne. Ulepszając wszczep, możesz wybrać jeden z dwóch zestawów do dodatkowych statystyk. Fajne, każdy zyskuje jedną dodatkową statystykę. Oj, to jest spoko. I co, to już teraz działa? Że jak ja mam jakieś wszczepy, to już mam dodatkową statystykę. Odwiedź mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. W sumie nie wiem, czy to już automatycznie ma. Co nie? Ale dobra. Ulepszyliśmy, mamy też więcej, będziemy mogli więcej sobie prosta ulepszyć. Koncepcja, która w środku skrywa zaawansowany tech za dziesiątki tysięcy euro dolarów. Jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Spoko loko! Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. Dobra, do roboty. Coś jeszcze? Już? Tyle? A, to tyle byłoby. Wyjdź z kryjówki. Dobra. Mamy misję do wykonania. Zasady wydaje się proste. Porwać samochód potężnych netrunnerów. Co może pójść nie tak? Jak to się mówi, wszystko musi się udać. Zobaczmy. Daleko, ale dobra. Skorzystajmy z tak zwanej super szybkiej podróży. Oh yeah, w ogóle zróbmy tak zwany szybki saveik, żeby mieć. Prosta robota, potem melanż, dokładnie tak, dobra. Idziemy tutaj. Trzeba wykonać questa, że tak powiem. Dobra. Umowa to umowa, nie możesz się wycofać. Ale sytuacja się zmieniła. Ale dalej jesteśmy w Pacyfice, tak? Będziesz... Uzyskaj dostęp do przekaźnika. Oszukiwać swoich. To są dosyć proste zasady, kurwa. Co? Jakieś problemy? Czy ktoś tu potrzebuje wyjaśnienia? Za swoje. Wracaj tu! Następnym razem będziecie grzecznie rozmawiać na ulicy. Przeklinanie koło mnie jest nielegalne. A oni przeklinali. No i się rozjuszyłem. Nie ma co, sami sobie winni. Dobra. Co to za debile tu są? A tak, zmusza przeciwnika do zatrzymania najbliższego przyjaźnie wrogo? No fajne, ale to weźmy. Czy jestem najlepszym strzelcem? Nie powiedziałbym. A, zapomniałem, że mam broń na cicho. O kurwa, utknąłem. Przeładowanie, albo zmienię broń po prostu. Co ty robisz? O, nie mam za lepszego, za dobrego cela, muszę przyznać. Dobra, miało być cicho, a wyszło trochę głośno. Zapominam, że mam broń z tłumikiem od jakiegoś czasu. A przydałoby się, żebym z niej korzystał. No cóż. To chyba to, co nie? Chyba ta. Podłączamy się, widzowie. Trzeba przejąć kontrolę, pobieranie kluczy szyfrujących.
Nic zadać i sująć. No to pięknie. Niekompletny, czyli będzie trzeba kilka punktów zaliczyć. Potrzeba więcej niż jednej stacji, żeby odtworzyć ich klucz szyfrujący. A kurwa. Daj mi chwilę. Dobra, mam jeszcze jedną. Spróbuj tam. Mówiłem! Spróbuję wywołać stację zdalnie. Czekaj, spróbuję wywołać stację zdalnie. Zaoszczędzimy trochę czasu. A, sprytne. 20 poziom Netrunnera. Nie odpowiada. To jednak trzeba łazić. Trzeba. Myślisz, że ta druga nam wystarczy? To firma wypożyczająca samochody, a nie bank. Jak skomplikowany może być ten ich system? No to do roboty. Powodzenia. No jak niestety jedna... zdobyć pełen klucz szyfrujący, dzwoń od razu. Dobra, niestety nie udało się zdobyć. Musimy iść do drugiej stacji, a która jest... Ojej, jak daleko, kurwa. O, zadanie... Ja, czy to jest... Czy ja dobrze widzę, że to jest poza Dogtown? Blue 8. W ogóle jestem teraz za Dogtown, ale numer. Rzadko to się zdarza, żebym był za Dogtown. No dobra, możemy w razie czego tego tu podejść. Ale faktycznie, dopiero teraz założyłem, że jestem za Dogtown. No, nieźle, nie spodziewałem się tego. No nic, schodźmy tutaj w takim razie. Nie spodziewałem się, że będę musiał wyjść za tę piękną dzielnicę. Fantastycznie mi się tam spędzało czas, a tu proszę. Jakieś nowe dzielnice muszę poznawać? No tego się nie spodziewałem. Co, jak co, ale myślałem, że spędzę wieczność tutaj. Dobra, myślę, że... Ach! Bycie poza Dogtown też ładnie nawet. Dobra, weźmy broń z tłumikiem. Może w takim razie. Widać, że tutaj ewidentnie sprawa jest na dachu się święci. Zobaczmy, czy możemy jakoś tam zgrabnie wejść. Możemy. Na przykład chyba tędy. Tam tylko menele chyba są. Czy to są menele? Dzień dobry państwu, meneli. No, to czego tu szukasz? Nie ma tu niczego do szukania. To twoja matka? To twoja matka? Wszystko z nią w porządku? Tak, w porządku. No! Nie wygląda dobrze. Może powinnaś kogoś powiadomić? Nic jej nie będzie. Dwa dni siedziała w braindance i ma zjazd. Obudzi się głodna i będzie ją boleć głowa. Normalka. Pracuję dla Axel. Podepnę się do stacji, mnie nie ma. Muszę naprawić stację namierzającą. Mam sygnał z zepsutej stacji nadawczej. Muszę ją naprawić. Naprawiaj se. Dobra. To tyle. Rozwalona. No, nie działa. Co? Nie działa? Ojej. Jak chcesz, to ci powiem, co zrobić, żeby ją naprawić. No dawaj, mów. To, co każdy robi, kiedy się sprzęt zepsuje. Słuchaj, robisz tak. Najpierw powoli wyciągasz wtyczkę. Kumasz? No, a potem też powolutku i ostrożnie wkładasz z powrotem do gniazdka. Spoko, gitku. Ale za tysiaczka eurobaksów powiem ci, gdzie szukać włącznika. Co ty na to? Co? Nie ma takiej opcji, gówniarzu. Dzięki, ale nie dzięki. Poradzę sobie. A, pewnie. Świetnie sobie radzisz. Pora... Za dyszkę? Za dyszkę też ci pomogę. No i teraz? Teraz się dogadać, może dogadaliśmy. Dyszka za dyszkę, wchodzę. Przyblatowane. No, to gdzie ten włącznik? Gdzieś w okolicy. Tak jak powiedziałam, powiem ci, gdzie szukać. Ale nie gdzie jest. A, gramy fajnie. Ciepło, zimno. Jak jesteś bliżej, krzyczymy ciepło. No nieźle, gówniarzu. Masz szczęście, że schowałem spluwę. Poradzisz sobie. No, zaraz dostaniesz takiego kopa i się skończy. Pasem, pasem powinna dostać po dupie. No. Ach. Może tutaj? Nie, zimno. Może to jest to?
Jak myślicie? Kurwa. Nie. Ale zajebała. Mówiliśmy. Zimno. No to zimno jest tutaj, czy gdzie jest zimno? Zimniej. No to tu jest... Ciepło. Ciepło? O, chyba mam to. Gówniara. Co to jest do chuja pana? Mój pretens. W takim momencie jebany prąd. Dobra, zaraz restartuję, dziadek, uspokój się. O, jest i to ja rozumiem. Te dwie metody zawsze działają. Albo butem... Ej! Tylko tu nie kojfnij. Nie potrzebujemy trupa. Spoko, loko. Myślę, że tak właśnie czuje się człowiek, który ma udar. Co ty pierdolisz? Ja pierdolę. No, ja też. Porozmawialiśmy z żonym. Dobra, pobieramy kod szyfrujący i robimy włamix. Wi, nie mam dużo czasu, żeby rozmawiać. I mam dwie sprawy. Pierwsza jest pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware twojego relika. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. O, fajnie. To imponujące. Ulepszenie relika. Brzmi jak coś skomplikowanego. Jak udało ci się to przygotować? Powiedzmy, że mam teraz trochę czasu, którego nie planowałam mieć. Nie martw się. Wyciągniemy cię stamtąd. Wiem. Jaka jest druga sprawa? Ale zanim pójdziemy druga sprawa, to... Co to mamy w ogóle? Odblokuje nową umiejętności wszczepu ramion. Możesz teraz używać specjalnych umiejętności ostrzy modliszki, pięści goryla, wyrzutni rakiet. No ale to byśmy musieli typowo w to iść, co nie? Jakby... My w ogóle z tego nie korzystamy za bardzo, a tutaj ten... Jeszcze jest kamuflaż optycznego. To mamy. Zwiększenie defektu przeciwnika. 10 zwiększonych częstotliwość pojawienia się nowych defektów, 5 zadawanych obrażeń krytycznych. Dobra, lećmy w to, bo to jest takie coś, co wychodzi na bieżąco chyba. Wiecie? A z tego się jakoś korzysta w sumie? Czy to po prostu samo z siebie jest? Chwilowo przydat, wykrywać. No, niech będzie. Mówiłeś, że masz dwie sprawy. To coś bardzo ważnego. Co musi zostać między nami. Dowód mojego zaufania. Wyślę ci koordynaty. Przyjdź po zmroku, będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Grubo! Muszę kończyć. Do zobaczenia. No dobra, swoją drogą zobaczmy co tam, Alex, mam to. Dostałem kody, dobra robota, mogę zacząć namierzać Aurora ten, jeśli tylko zbliżę się nagranie tak, to będę wiedzieć. Udało mi się, mogę sygnał z trackera, silne światło test, natychmiast kontaktuj się ze mną, okej. Okay. Co tu mamy? Songbeam, wszystko w porządku. Okej, nagle zniknęliście, mam nadzieję, że jesteście bezpiecznie poza hotelem. Nie wiem, czy jesteśmy rękami, powiedzmy, wyszliśmy stamtąd po angielsku. Cieszę się, wszystko dobrze, martwiłam się właśnie, bo ja w ogóle nie odpisuję na SMS. Do czego się przyznam, gdy Hansen mnie zawinął, myślałem, że to już koniec. Wszystko zaczęło się pierdolić tak na serio, nagle pojawia się ty, znowu ty, odpowiednie miejsce, idealny czas, wróciliśmy do Grywi. Znaczy, to samo. Oglądałem, siema Blady, oglądałeś Cyberpunka? Oglądałem. Dobra, taka pierdoła, tutaj Hans coś do mnie pisze. Dobra, totalnie mi to nie obchodzi. Alex do mnie pisze. Ri, tu piszą jakimiś pierdołami. Boże, po co ty piszecie do mnie z takimi pierdołami? Dobra, mamy teraz spotkać się z Soundbeard. Dostałyśmy od niej info. W Dogtown. No dobra, to lecimy w takim razie do Dogtown. Spotkać się z Soundbeard. Bo mamy taką okazję się z nią spotkać, co nie? Ona powiedziała nam, ej. Wi, chcę się z tobą spotkać. Dobra, to idziemy tam. Spotkamy się z nią i porozmawiamy sobie o życiu. Dobra, teleportujmy się tutaj. Czy to jest ten plac zabaw, gdzie poznaliśmy Rida w pierwszej kolejności? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy, gdzie się z nami chce spotkać. Jak tam Cyberpunk, to jest ten nowy DLC? Tak, dokładnie.
To jest te nowe DLC. Nowa fabuła, bardzo fajna, bardzo emocjonująca. Dobra, tutaj mamy się, tutaj gdzieś mamy się spotkać z nią. W tej menelowni. Tutaj menele, co wy robicie? Pomogę mu. Wyleczony. Nie ma co, nie musicie dziękować. Boże, jaka menelownia. Lęce na ziemię. Tak, widzę. Myk. O kurde, agresywny jest. Myk. Ja tu przychodzę z pokojową misją. O, wytrzymały jesteś, typiarzu. Masz farta. A ty co tak stoisz? A ja tu Songbeard przyszedłem się spotkać. No. Trenuję teraz strzelanie. Ej, ty, co tam robisz? Leżeć. Dobra. Tu przyszedłem się Songbeard spotkać. Co oni tam robią? Pełna gotowość. Już? Odpowiedź na wiadomość od Alex. Opcjonalnie. Alex do mnie napisała. Dobra, zobaczmy. Co powiesz na drinka? Cześć, V. Skoro już załatwiłeś temat stacji namierzania, może wpadniesz do mod. Nie samą pracą człowiek żyje. Mam tu otwartą butelkę, sama na specjalne okazje dołączysz. Oczekiwanie na akcję jest trudniejsze. Czyżby Alex zaprosiła nas na rendezvous? Jasne, dzięki za zaproszenie. Poczekaj, zobaczmy co napisze. Mały drink nie zaszkodzi. Tylko się pospiesz, bo ta flaszka długo czekać nie będzie. Alex. Dobra, przykro mi Songbeard, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Alex zaprosiła mnie właśnie na rendezvous. No to ludzie, jakby nie mamy wyboru, musimy tam biec jak najszybciej, jeśli tylko da. Songbeard poczeka, my musimy się spotkać na randce, szybko. Gdzie jest moja pomarańczowa torpeda? To znaczy ta, nie torpeda, tylko pomarańczowa torpeda? Torpeda, ta, pomarańczowa torpeda, pędzimy. Taka szansa, rendezvous z Alex, ale szansa niepowtarzalna. Widzowie, pędzimy tam. Pędzimy tam, ile sił w nogach. Ale akcja, dobrze, że zadzwoniła. Szybko. SitKiss 407, dzięki za subskrypcję za pomocą Prime. GG widzowie, wielkie dzięki, byczku.